sumie wszystkich 5 września albo 6, nie wiem, 6 września 2020 wilgoty. Pewnie nie wiem jak to. Ja, tak, nie już jest z brzegu. Na ulicy Objazdowej. Nazwa nieprzypadkowo, bo w tej chwili jest to jedyny czynny przejazd na tej ulicy. Z tego względu, że jest ta przebudowa kolei, nie? Jest też piorunowy ruch. Zresztą to widać. No, nawet się tam nie ciśnę na tę drogę, bo jedno wielkie pobojowisko. Tutaj jakiś tu wjechał, myślę, że następny chyba nie pojedzie. Od zachodu się jaśnie. Świetnie. Które razy mi tam ktoś chłopak kupił. Super, pewnie ten darzywalu. Drugi zestaw, nawet niesamowicie. Tak, to jeszcze Czechowice Lipce. Miasto mi szczególnie bliskie. Kurde, papierosami zajechało. Ja tego nie cierpię. Słuchajcie, dzisiejsza rajda jest oczywiście, no niestety, bardzo, bardzo skrócono. Jak widzicie, jest mokro, a to oznacza, że po prostu loło. Loło i to dość fest. Tak gdzieś do godziny 16 prawie, że ciągle loło. Niemniej jednak cały czas, że obserwował zdjęcia satelitarne i dawały one nadzieję, że jednak coś się odbędzie. Tutaj po prawej stronie jest szkoła resortówka. Były warsztaty szkolne. Tak, tutaj ten blok, ten ciemny, to jest Kasprowicza. Tu były warsztaty szkolne. Ale to były takie bardziej pomieszczenia socjalne. Typu szatnia i takie rzeczy. Tu w tym miejscu były warsztaty, była hala warsztatowa właśnie, a tu jakieś przedszkole teraz jest prywatne. W każdym razie te warsztaty to był obraz nędzy i rozpaczy. Tam się loło już na łeb.
miejscu budynek, a tu był internat. Tu był internat w tym miejscu. Teraz wam powiem, tu na tych schodach chodzili kurzyć. Tak przed zespołem. Oczywiście nie pochwalą tego. Tu jest kuchnia ze sortów. Tak. Tu właśnie do tej szkoły, że chodził 6 roków. Najpierw do zawodówki, a potem do technikum. Same dobre wspomnienia. Oczywiście ten budynek wtedy był w zupełnie innej szacie, można powiedzieć. Tu były zwykłe kostki. I w ogóle nie było ocieplenia. No ta szkoła jest ok, tak. Bym powiedział nawet więcej niż ok. Jest bardzo dobro. Świetna szkoła wręcz. Tak, to jest plac Jana Pawła II, czołobice dziedzice i kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, czyli tak zwany kościół na Lesisku. A to też kiedyś nazywali Czechowski Rynek. A tutaj mamy urząd miejski i herb Czechowic. No, trochę zmazany ten herb. Może no nie fajnie, bo on ma całe niebieskie tło. Flagi. Polsko-fana oczywiście w środku, jak najbardziej, prawidłowo. Za nią tam ta trzecia to jest flaga Czechowic-Dziedzic, a przed nią fana Unii Europejskiej. No nie ma wiatru, także nie zobaczymy za bardzo. Ale centralne miejsce Czechowic-Dziedzic. No tutaj jedno z miejsc reprezentacyjnych tego miasta, Pomnik Wolności i Komisariat Policji za nim. To jest oczywiście rekonstrukcja pomnika, który był przed budynkiem dworca. W 1939 roku Niemcy tamten pomnik zwalili. Ten został postawiony w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. No to jest Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach. Tutaj też mieści się redakcja Gazety Czechowickiej. Gazety, która rekordowo szybko opublikowała moją relację z Lubieckiego rajdu. To jest właśnie dawny dom robotniczy, a obecnie dom kultury. Miejski Dom Kultury.
18, tak, bo 18 to nowa inicjatywa musi być tutaj. To jest w klubie chemika. Czemu nowa inicjatywa? Zaraz o tym wszystko powiem. Bo jak znajdę. No bo tu jest w terenie rafinerii. Przechodzę. Ale jest tylko 18. Ale tu już nie. Nie da rady zejść. Nie ma żadnego szyldu, nie ma nic. Wejście za. A tu jest teren rafinerii. Tak, zbiorniki. Zbiorniki rafinerii tam są. No, dużo część mieszkańców Czechowic pamięta, co się tutaj stało. Pożar z tego czasu dość tragiczny. W latach 70. Nie pamiętam dokładnie, który rok, ale w każdym razie wszystko się zaczęło od uderzenia pioruna. Tak, no to szukałem siedziby nowej inicjatywy, ale nic nie lubię. No nic niby pisze Norberta Balickiego 18. Być może jest tam coś nie tak. Ale generalnie rzecz biorąc, to no, z nową inicjatywą mamy wiele wspólnego. Ugrupowaniem, właściwie stowarzyszeniem, którego prezesem jest pan burmistrz Marian Bo. Mogę powiedzieć imię i nazwisko, bo to jest osoba tutaj publiczna. Zresztą bardzo dobrze znany w Czechowicach, bo jest to przecież burmistrz tego miasta. Tam jest policja. Policja kogoś ma. Kogoś tam ma. Tak. Co stało? Rowerzysta. Kurczę, rowerzysta. Jechał po chodniku pewnie. I dostał mandat. Powiem tak, że to ja co prawda nie jestem zwolennikiem łamania przepisów ruchu drogowego. Ale żeby karać rowerzystę za to, że jedzie po chodniku, no to jest moim zdaniem grubo przesada. To jest słynna dolina potoku czechowickiego, ale jeszcze na temat tej nowej inicjatywy.
Słuchajcie, jest taką sytuację, że podobno chcą, żebyś do nich przystąpił. Sprawa jest taka, że ja jestem daleki od jakiegokolwiek członkostwa w różnych organizacjach. Ja mogę wspierać te organizacje, ale członkostwo to raczej już jest poważniejsza sprawa. Nie jest wcale wykluczona oczywiście, ale tak jak godą, że ktoś tam coś powiedział, a ja tego nie słyszał, to nie jest jeszcze sytuacja, która by mnie przekonywała do takich rzeczy. Generalnie rzecz biorąc, tak, w wielu kwestiach zgadzamy się, ale też są kwestie, które są inaczej rozumiane. Także owszem, z nową inicjatywą jak najbardziej razem. Ale co do członkostwa, to musiałyby być po prostu na konkretne jakieś rozmowy. I w zasadzie nie jakieś tam pogawędki, że ktoś tam coś powiedział, ale to muszą być po prostu konkretne. Ale nie wykluczam tego. Bo generalnie rzecz biorąc, mnóstwo jest tematów zgodnych. Tak, to jest Dolina Potoku Cholickiego, tylko się był staw. Tak, tutaj po lewej stronie ruchliwo, zakorkowano, droga krajowa numer 1. Z Katowic do Bielska. No jednak te wyciszenia coś dawają. Tak, to jeszcze Czechowice. Trochę górka była. Jeśli chodzi o członkostwo moje w jakichkolwiek organizacjach, no to też muszę wspomnieć o wciąż trwającej akcji Rower Pomaga, nie? Akcji ogólnopolskiej, która ma na celu zakup rowerów do dzieci z domów dziecka, nie? Od 5 lat, że jest osobą, która to popiera i która też działa w tym zakresie.
moje kilometry pokonane na rowerach, zarówno tym, jak i poprzednim, liczą się do akcji Rower Pomaga. Tam jest taki specjalny przelicznik. Dzięki Endomondo jest to teraz łatwiejsze. Także cieszę się, że można pomóc. Między innymi te rowery trafiają też tutaj do okolic Bielska, do domów dziecka. Takim inicjatorem tej akcji jest Fundacja Ekologiczna Arka z Bielska Białej. I tak jak dodam, ja nie przystąpiłem do tej fundacji, ale biorę udział w akcji Rower Pomaga. Także dodam, że jest ciągle daleki od członkostwa w jakichkolwiek organizacjach, ale wsparcie jak najbardziej. A w przypadku nowej inicjatywy, no to sprawa jest trochę inna. Tutaj w wielu kwestiach się z tą organizacją, z tym stowarzyszeniem zgadzamy. Tak jak i z działaniami pana burmistrza. Też się zgadzam. Zresztą są niejednokrotnie w pewnym sensie namawiały ludzi do tego, żeby głosowali na niego w wyborach. I jego wyborczy sukces 69%, a drugi miał 14%, no to jest nokaut. No, fantastyczna sprawa. No to tak godą, no ja znowu wyjechałem w tym samym miejscu. Za kółka, że zrobił. No ale ach, w sumie dzisiaj taka rajza bez celu. Taka rajza, żeby nie siedzieć w chałupie, bo przez większą część dnia no niestety loło, a ruszać się trzeba, nie siedzieć przed komputerem. No siedziałem przed komputerem, zmontowałem dwa filmy z film z wczoraj i film z 30 sierpnia. Tak, dzisiaj weszły, no dzisiaj jest niedziela, 6 września. Dzisiaj weszły na kanał te filmy. Ale po tym jak tylko widział, że się jaśni, że idzie ku dobremu, no to trzeba się ruszać. I tak też polecam wszystkim. Ruszajmy się ludzie, a nie siedźmy tylko i gapmy się w te komputery. A już nie daj Boże telefony, czy smartfony, tablety, czy jakkolwiek to się nazywa, w każdym razie wiadomo o co chodzi. To jest niestety choroba chyba XXI wieku, gorsza niż koronawirus, tak mi się wydaje, bo rozprzestrzenił się w dużo bardziej błyskawicznym tempie niż by się tego człowiek spodziewał. Odkąd komórki weszły do Polski, no to nastąpił boom, oczywiście. No. Nie krytykuję ludzi, którzy mają komórkę. To bardziej mnie krytykują, bo narzekają, że się nie mogą do niej dodzwonić. Ale faktem jest taki, że ja nie noszę telefonu przy sobie 24 godziny na dobę. I po prostu nie odbieram. A sytuacja też jest taka, że nie odbieram też połączeń, których numerów nie znam. Takie jest moje zdanie. Tak, tutaj już jest ligota. To zielone, co tutaj widać, to jest szlak 700-lecia Bielska. Sprawa jest taka, że on już tutaj nie jest aktualny, bo on docelowo szedł od dworca w Bielsku kolejowego, czyli Bahnhofu po śląsku, do dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach. On tu właśnie szedł przez Mazańcowice, Ligotę, Zabrzeg właśnie do Czechowic-Dziedzic. On tam w Bielsku, w górze Trzy Lipki,
tamte tereny Stare Bielsko. On obecnie jest tutaj na tym odcinku zlikwidowany. Kiedyś były też takie rajdy prowadzone na tym szlaku. Ja wtedy jeszcze nie miałem chyba kamery. Myślę, że trzeba będzie zrealizować taki coś znowu. Ale w każdym razie na odcinku od Trzech Lipek do dworca kolejowego w Czechowicach ten szlak jest już zlikwidowany. Niestety. Miejscowość Rudzica. Żeby tutaj dojechać z Ligoty, trzeba pokonać dość sporo górka. Ale opłaci się, bo Rudzica jest miejscowością bardzo ładnie położoną między Beskidem Śląskim a Kotliną Oświęcimską. Jest na takim kopcu. Pijaństwa stolica, jak bym powiedział, strasznie cicho. Tak, to już są Roztropice. Tutaj jest ta kogórka. Przed nami widać góry. Beskid Śląski i Beskid Morawsko-Śląski. I za góry wyłaniają się dymy. To są prawdopodobnie dymy Strzyńca. Ale na kamerze, na swoich ekranikach pewnie tego nie widzicie. Zresztą teraz pewnie nie widzicie. Sołtyski, no proszę. No, nie będzie widać, bo już też się ćmić trochę zaczyna. Ja mam dopiero 30 km przejechane, czyli katastrofa, jeśli chodzi o kilometry. Ale to też nie jest jakiś dzisiejszy cel. Ważne, żeby, jak to gadali w czasie akcji Zostań w domu, wyjść, przewietrzyć się, zacząpnąć świeżego powietrza i wrócić do domu. No, taki pierdoły nam pociskali. Wiem, ktoś może powiedzieć, tak, powinieneś interweniować, nie interweniujesz, akceptujesz, ale ja tego nie akceptuję. No, kurczę, ja nie wiem, jak można być takim głupim człowiekiem. Idę na spacer, to już chyba trzeci rok, muszę powiedzieć. Idę na spacer, kurczę, a tu dup, 30 SMS-ów. 40 maili do odebrania. Boże święty. Albo jeszcze musisz sprawdzić, albo jakieś wiadomości może coś tam napisali. Matko przemęczne. Co za naród. Fakt, że informacje nas zalewają zewsząd, ale o to chodzi, żeby po prostu wyjść i oderwać się od tego. Ja nie godzę, żeby całkowicie z telefonu rezygnować, bo ja też mam telefon, ale jak widzicie, bo go w ogóle nawet nie widzicie, on jest tylko potrzebny do tego, żeby notować mi trasę na Endomondo i ewentualnie jakąś pomoc wezwać. I tyle w temacie. Jak dzwoni do mnie jakiś nieznany numer,
tkwi ci w oko. Nie odbieram. Jeżeli ktoś chce do mnie nie zadzwonić, wyślij wcześniej SMS-a. SMS-y odbieram. Przedstaw się, jaki może teraz tyle w temacie. A nie, żeby mi dzwoniły jakieś obce numery i użerać się potem z jakimiś akwizytorami, jakimiś tam telefonicznymi wróżkami zza siedmiu mórz, to mi będą oferować jakieś cudowne gary czy jakieś super leczenie za jakieś niebotyczne tysięczne sumy, albo wciskać kidy o jakichś cudownych garach za 5000, a takie same na przykład można kupić w Czechowicach na targu za 30 zł. No ja jadę do kiepsa już w tej chwili. Jak widzicie, już jest cima. To już są ochaby. Oświetlenie LED-owe na ulicy. Nie ukrywam, że jest to bardzo dobry pomysł. Ja już jest praktycznie przy kościele w ochabach. Teraz się zastanawiam, a jest, ale myślę, że jadę na WTR-kę na Drogomyśl i potem już na Zaborze, chociaż z Ochabów też na Zaborze mogę jechać. Ale bardziej znam WTR-kę tutaj na Drogomyśl. No, ale jest policja, można iść do niej. Fajnie. Nie dotyczy rowerów, tak jest. Można skręcać nakaz jazdy prosto, ale nie dotyczy rowerów. Wody Polskie i policja. Tak, bo w sumie na pisku, ale teraz trzeba oświecić. Lepiej. Tak, to już jest Drogomyśl. Pojechałem fragmentem wiślanej trasy rowerowej, tej z Kiczyc. Także fajnie się jechało. W pewnym momencie, że miał wrażenie, że ktoś przede mną przelatuje, ale to tylko i wyłącznie jak jechał przez las, to wyobraźnia już trochę twarze niestworzone rzeczy. Ale generalnie rzecz biorąc, nie wierzę w żadne jakieś takie zjawiska paranormalne. W fajnym miejscu do dum, kościół ewangelicki, ale tak, nie wierzę w coś takiego. Uważam to za wytwór ludzkiej wyobraźni. Ja, to mówię miejscowość Mnich. Słuchajcie, coś się tu pokrapywać mi zaczęło. Także znak, że trzeba już jechać do dom. No, więcej jak 60 km będzie. Ja tak załogłodołek koło 50. Ale tak jak godą, dystans kilometrowy nie jest dzisiaj najważniejszy. Ważne jest to, że człowiek wyszedł jednak i się rozruszał, i się będzie fajnie spało, nigdy nic nie wiadomo, a trzeba zawsze, teraz już wrzesień, to już trzeba się z tym liczyć, dnia ubywa, będą długie wieczory i też te moje rajzy będą się też kończyły już po cimoku, ale zresztą nie tylko, żeby było światło na rowerze, przede wszystkim noście odblaski. Ja już mam obleczone odblaski,
doprawdy bezpieczeństwo jest na chwilę. Laban jest otwarty. Dał mu go jechać. Gasimy trochę. Patrzę. Ja zaraz zjadę z tej drogi. Jest taki głupi odcinek. Kurczę, zaczyna coraz więcej padać. Mam nadzieję, że nie dorwie mnie to jeszcze przed chałupą. Trzeba się spychać po prostu. No niestety. No niestety nam padzę. Ale ja ubiegł jakieś 2 km, a nawet nie 1,5 km od chałupy. Więc przeciwdeszczowych lądów już nie oblekło, mimo to po prostu sensu. Dłużej by to oblekanie zajęło niż dojazd do domu. Dziękuję wszystkim za wspólne realizowanie. Teraz tak, zazwyczaj pod koniec filmów dodaję o subskrypcjach, żeby subskrybować kanał. Też tego typu rzeczy. Ten kretyn chciał mnie staranować na koniec. No dosłownie idiota totalny, albo narąbany, albo co. A co, ja nie mam światła tak skierowanego, żeby go oślepić. Ale widzicie. Takich niestety idiotów nie brakuje. Dobra, już go dołożę o tych subskrypcjach. Znaczy się, że mu nie gadać o subskrypcjach. Jak to chce, niech się tam subskrybuje. Mi to tam specjalnie nie zależy na tym. Nie żeby mi na widzach nie zależało, ale ja mam po prostu się ruszać. Nie wiem, niektórzy zarabiają na YouTube. Ale ja jestem zdania, że jak mam zarobić, to lepiej iść do normalnej roboty, a nie zebrać fajki po internecie. Ostro? Ostro, tak. Ale cóż. Dobra. No to tym akcentem już na serio kończymy. Widzicie, że mało brakowało, abyś w jednej części do chałupy nie dojechał. No to tacy barany też. Dobra, kończymy i do zobaczenia. Leje, ale już będzie przy chałupie.